Dzień dobry. Kiedyś na kanał zrealizowałem taką serię filmów, które zaczynały się od takiego wspólnego tytułu, jak skutecznie badać złoto. Dzisiaj nawiążę do tamtych filmów, pokażę Wam jedną bardzo skuteczną metodę badania złotych monet, która współcześnie właściwie nie jest już stosowana, ale w dawnych czasach była metodą podstawową i była powszechnie wykorzystywana. A następnie, tak jak w tytule tego filmu, opowiem o tym, jak kupować złoto, żeby nie tracić pieniędzy. I teraz pokażę tą metodę oznaczania monet, tego, czy monety są fałszywe, czy nie są obcięte, czy nie są podrabiane. Na przykładzie suwerena, to jest jeden suweren, zwany też funtem brytyjskim. Do pomiarów w dawnych czasach używano wagi oraz takie liniały, które pozwalały mierzyć wymiary monet, czyli średnicę i grubość. To urządzenie, które prezentuję, to jest waga od razu połączona z taka wagosłupmiarka, powiedzmy. Na dwa rodzaje monet, czyli na suwerena i na półsuwerena, kładziemy na wadze suwerena i patrzymy po pierwsze, czy dokładnie wypełnia, czy mieści się w tym miejscu, które jest dla niego przeznaczone. No i czy waga wskazuje, nie przechyla się, nie wychyla się w którąś ze stron nadmiernie, czyli czy moneta nie ma zbyt dużej masy albo masy zbyt małej. Następnie to, co należy zrobić, to przełożyć monetę przez nacięcie, które jest wykonane w szalce i zobaczyć, czy przeleci. Ona ma nie przelatywać zbyt łatwo. Jeżeli moneta byłaby zbyt cienka, no to wtedy wiadomo, że to jest moneta podrabiona. Wkładamy monetę i ona ma przelecieć na drugą stronę. No i to znaczy, że ten suweren, młoda Elżbieta II, jest monetą autentyczną. Bardzo prosta, bardzo ciekawa metoda. Zwykle do tego służyły wagi z odważnikami odpowiednimi, które można było kupić w mennicach. No i oprócz tego trzeba było mieć wymiary monet po to, żeby móc stwierdzić, czy ktoś przy tej monecie nie kombinował, albo czy nie jest wykonana ze stop po innej próbie i na przykład nie jest monetą grubszą. No, przy monetach historycznych problem było tak zwane obcinanie monet, czyli to był proceder, w którym kupcy albo bankierzy obcinali ostrym narzędziem fragment monety i w ten sposób pozyskiwali dla siebie metale szlachetne, w sposób oczywiście całkowicie nieuczciwy. Taka waga pokazała, że tego rodzaju moneta jest obcięta i że ma zbyt małą masę, bo wtedy waga nie znalazłaby się po położeniu monety w odpowiednim miejscu. Waga nie znalazłaby się w położeniu równowagi. Z tego, co zauważyłem w ostatnim czasie, właściwie przez ostatnie 2 lata, że ludzie, którzy nie zajmują się zawodowo kupnem i sprzedażą złota, kupują złoto dokładnie wtedy, kiedy nie powinno się go kupować. Jest to oczywiście związane z owczym pędem, który powstaje na rynku po tym, jak cena rośnie. I już Wam opowiadam, jak to wygląda z mojej perspektywy. 2 lata temu zainteresowanie zakupami złota było praktycznie zerowe. Klienci, którzy przychodzili do mnie sprawdzać złoto, które chcieli kupić, albo sprawdzać złoto, które kupili, tacy indywidualni klienci, to były rodzynki. Taki człowiek się zdarzał raz na kwartał, może rzadziej, przynosił jedną, dwie monety, czasem jakiś złoty ciężki łańcuch. No i taka sytuacja była mniej więcej do marca, właściwie do kwietnia zeszłego roku. No i wtedy nagle złoto bardzo podrożało od lutego do marca czy do kwietnia, to cena złota już była bardzo wysoka w porównaniu z tym, co było wcześniej. No i wtedy wszyscy rzucili się do zakupów. Do mnie to niemalże była kolejka z ludzi, którzy chcieli sprawdzać złoto. Wszystko było kupowane. Sztabki,
monety lokacyjne, monety Unii Łacińskiej, czyli monety obiegowe Unii Łacińskiej, oczywiście łańcuchy, szczególnie królował splot królewski, takie łańcuchy około 100 gramów. Także raczej nie jest to biżuteria do noszenia, tylko właśnie taka, którą się chce lokować pieniądze. Złota brakło na rynku. Cena przy zakupach natychmiastowych wzrosła nawet do 10 tysięcy, u niektórych sprzedawców 10 tysięcy złotych za uncję. Wtedy wszyscy to złoto chcieli. Potem nagle cena złota spadła. Oczywiście było to do przewidzenia, raz, że rynek uzupełnił te braki. Sprzedawcy kupili złoto, zaopatrzyli się, mogli sprostać temu wzmożonemu popytowi. Poza tym, ponieważ cena wzrosła, więc duża część złóż, które były złożami pozabilansowymi, weszły w bilans, więc kopalnie mogły tanio pozyskiwać spore ilości złota i też wprowadzać go na rynek. No a poza tym sytuacja kryzysowa troszkę się ustabilizowała, więc to też spowodowało spadek cen. Wszyscy, którzy kupili złoto po 8, 9, 10 tysięcy za uncję, stracili pieniądze, znaczy stracili, stracą. Jeżeli będą chcieli to złoto sprzedać w tej chwili, to te pieniądze stracą. Nagle okazało się, że przez praktycznie pół roku, może nawet dłużej, zainteresowanie złotem praktycznie spadło do zera. Oczywiście zdarzyło się kilku klientów, którzy w tym czasie przyszli i sprawdzali dość duże zestawy monet, czy sztabek, czy złomu złotego, które sobie kupili w takich celach oszczędnościowych, ale to było kilka osób, nie wiem, może trzy, może cztery. Kilka tygodni temu cena złota znowu poszybowała, no i znowu okazało się, że wszyscy, drogie złoto, wszyscy chcą kupować. Wszyscy przychodzą, kupują drogie złoto, sprawdzają je. Akurat od poniedziałku, czy właściwie od piątku, cena złota znowu spadła i w tym tygodniu znowu nie ma zainteresowania. Czyli wszyscy, którzy lokują pieniądze w złocie, wszyscy tacy nieprofesjonalni uczestnicy rynku, kupują złoto wtedy, kiedy ono już jest bardzo drogie. A później muszą czekać bardzo długi okres czasu, żeby to złoto móc sprzedać i odzyskać pieniądze, które na nie wydali, już nie mówiąc o jakimś zarobku. Jeżeli ktoś chce inwestować w złoto, to albo musi kupować złoto wtedy, kiedy ono jest tanie, relatywnie tanie, do tego służą tam różnego rodzaju wykresy, na których można sobie posprawdzać ten kurs giełdowy i ocenić, czy to złoto właśnie jest tanie, czy jest drogie. Albo po prostu człowiek, który nie jest profesjonalistą, jeżeli chodzi o obrót złotem, powinien kupować złoto systematycznie, tak żeby w nim oszczędzać. Jeżeli w ciągu miesiąca mogę odłożyć na 20 franków szwajcarskich złote, to kupuję 20 franków szwajcarskich złote co miesiąc jedną monetę. Gdyby ktoś coś takiego robił przez ostatnie 10 lat, kupował jedną monetę 20-frankową, to średnio wydałby około 105-110 tysięcy. Natomiast w tym momencie te monety, te 120 monet, które by kupił, byłyby warte około 165 tysięcy złotych w cenie oczywiście skupu, nie w cenie sprzedaży. Czyli nie dość, że oszczędził pieniądze, przez te 10 lat oszczędzał pieniądze regularnie, to jeszcze uzyskał dość spory zysk dzięki temu, że to złoto kupował. Musicie o tym pamiętać, jeżeli chcecie oszczędzać w złocie, to tylko w taki sposób. Kupowanie złota wtedy, kiedy ono ma najwyższą cenę, nie ma najmniejszego sensu, dlatego że wiadomo, że rynek złota jest manipulowany przez duże banki. Właściwie wszystkie banki inwestycyjne, które zajmują się złotem, były w różnym czasie karane bardzo wysokimi karami, niektóre po kilka razy, za manipulowanie rynkiem złota. Więc nie macie co liczyć, że wygracie z takimi bankami. Jeżeli cena idzie bardzo do góry, oni mają dużą motywację, żeby tą cenę zbić i jeszcze zarobić. Jeżeli cena jest bardzo niska, to oni mają motywację, żeby tą cenę podbijać, bo na zmianach na rynku oni zarabiają i mogą uzyskiwać duże stopy zwrotu z takich inwestycji.
Oczywiście inwestycji w złoto papierowe. Dlaczego w złoto papierowe się inwestuje, a w złocie fizycznym się lokuje pieniądze, czyli oszczędza się w złocie fizycznym.